Cześć, witaj się na kanale o krasach i kładach. Ja jestem Eszkio i ja już, posłuchajcie, wróciłem z Grecji i mogę już wam opowiedzieć trochę rzeczy o tym państwie, o moim wyjeździe. Jednak na początku chciałbym wam pokazać sporo właśnie nagrań, zdjęć oraz takich właśnie ujęć z tego mojego wyjazdu. Także mam nadzieję, że wam się spodobają, a na sam koniec odcinka jeszcze będę miał parę słów do powiedzenia i takie podsumowujące i zapraszam was do oglądania tymczasem. Także posłuchajcie, jesteśmy już na lotnisku Modlin. Jak widzicie, jesteśmy już i idziemy. Słuchajcie, jest już godzina 1:10 i jesteśmy już w hotelu. Przyjechaliśmy autokarem z lotniska. Była już jakaś kolacja i teraz będę już się kładł spać, bo już jest bardzo późno i jutro idziemy na plażę. Także widzimy się jutro. Thank you.
mam nadzieję, że Wam się podobały nagrania, zdjęcia. I na sam koniec mogę Wam opowiedzieć, że jeżeli się wybieracie do Grecji samochodem czy też samolotem, bardzo serdecznie Wam naprawdę polecam tam wakacje, jakiś tam urlop, ponieważ jest to miejsce. Ja byłem, posłuchajcie, rok temu i 2 lata temu. Rok temu byłem w Bośni i Hercegowinie, a 2 lata temu byłem w Chorwacji. I to, co mogę Wam powiedzieć, to, że Grecja jest bardzo podobnie, jakby to powiedzieć, pod względem klimatycznym. Klimat tam naprawdę jest bardzo podobny jak właśnie w Bośni i Hercegowinie albo w Chorwacji. No i co mogę Wam powiedzieć, to to, że naprawdę lądując tam w Grecji, od razu można zauważyć różnicę pomiędzy Polską a Grecją, ponieważ tam wszystko jest, można powiedzieć, inne. To jest na pierwszy rzut oka zauważalne. My byliśmy w niewielkim miasteczku Arkitsa. Będziecie gdzieś może mieli tutaj podane, gdzie jesteśmy na mapie, a słuchajcie, i to była taka mała miejscowość, tam nie wiem ile tam to miało mieszkańców, takie małe miasteczko. I co nas zaskoczyło, to na pewno to, że wybraliśmy się któregoś dnia 12, 13 gdzieś tak mniej więcej, było gorąco, ale zmusiła nas do tego sytuacja, ponieważ już nie mieliśmy nic ani do jedzenia, ani do picia. I w zasadzie wybraliśmy się gorąc, 2 kilometry gdzieś tam szliśmy tak pod górkę, z górki wiadomo, jak to ten teren w Grecji. Dochodzimy właśnie do tego sklepu, co tam szliśmy, i zamknięte, posłuchajcie. Okazuje się, że i wtedy nam się przypomniało, że jest siesta. Ktoś tam wspominał coś o sieście i właśnie okazuje się, że oni mają tam chyba do 16 godziny od 12 siestę czy coś takiego. No i musieliśmy się wracać, ale na szczęście po drodze spotkaliśmy jakąś kobietę, która nam sprzedawała coś z jakiegoś takiego, wiecie, samochodu, pick-upa. Jakieś tam arbuzy były, jakieś inne tam, tamtejsze śliwki, jakieś melony, coś takiego. To my żeśmy kupili arbuza i 3 melony, to nas właśnie uratowało, bo byśmy normalnie już nie mieliśmy nic do jedzenia, już nic do picia, bo jak mówię, jedyny sklepik w okolicy, a był zamknięty. I co mogę jeszcze powiedzieć, to że z takich ciekawszych sytuacji to to, że widzieliśmy delfiny. Niestety nie udało mi się ich nagrać, bo nie miałem wtedy ze sobą na plaży telefonu. Jednego dnia widzieliśmy, posłuchajcie, delfiny jak były dosyć daleko od brzegu, a posłuchajcie, następnego dnia już się udaliśmy dalej na plażę, 2 kilometry od naszego hotelu, i tam już, posłuchajcie, widzieliśmy delfiny. Jak powiem, że to była setka, to nie skłamie, bo ich spokojnie mogło być ze 100. I to było tak, że niektóre były 50 metrów od brzegu, a niektóre były, posłuchajcie, tam parę kilometrów od brzegu, i to było widać. A i ogólnie one były tak rozciągnięte tak na przestrzeni, powiedzmy, nie wiem, 2 kilometrów, było widać je ze wszystkich stron. Także ze 100 to ich mogło być, powiem szczerze. I posłuchajcie, co jeszcze zauważyłem w Grecji, to to, że naprawdę ceny są wysokie wszystkich produktów, naprawdę jest drogo. I jeszcze taką jedną ciekawostką będzie to, że nie pokazywałem tego zbytnio na nagraniach. Nie było z tego ujęć takich, ale naprawdę plaże, kto dba, ten dba, ale naprawdę wiele plaż jest zaśmieconych. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ludzie wyrzucają śmieci, czy te śmieci gdzieś tam skądś przypływają, ale po prostu wiele było takich sytuacji, że pływało się, a tam gdzieś, powiedzmy, jakiś plastik sobie jakiś pływał. Jakiś, powiedzmy, zbiornik po jakimś oleju czy coś takiego, albo nawet opona jakaś potrafiła leżeć na plaży. Także to, posłuchajcie, to nie jest fajne, a takie coś było. No i co mogę więcej powiedzieć? Może to po prostu wynika z tego, że po prostu wszystkie morza są, wiele mórz jest zaśmieconych po prostu przez ludzi i te fale po prostu to wyrzucają na brzeg. Ale tak to, posłuchajcie, bardzo miło i przyjemnie. Jeżeli planujecie wyjazd do Grecji, to jak najbardziej Wam polecam. My byliśmy w takim miejscu, gdzie miejscowość Arkitsa, jak mówiłem właśnie. Jest to niewielka miejscowość, niezbyt też oblegana przez turystów, więc to tym bardziej na plus jest. A jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek i chcecie dalej, żebym prowadził właśnie takie, żebym robił takie vlogi, jak będę jechał gdzieś w jakieś ciekawe miejsca, to zostawcie pod tym odcinkiem lajka, żebym wiedział, że chcecie dalej coś takiego. Wbijcie również do grupy na Facebooku, w opisie będziecie mieli link. Napiszcie jakiś komentarz, jeżeli chcecie coś się wypowiedzieć na temat Grecji, jeżeli byliście tam, a jeżeli ja czegoś nie powiedziałem. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.